Dzień dobry, kochani. Aż tu chciałam do końca, słuchajcie, w nazwie napisać właściwe słowo i nawet w połowie mi ucięło. Chciałam inną nazwę dać, ale w trakcie live'u tego nie mogę zrobić, nie mogę tego zmienić, ale po live'ie na pewno zmienię nazwę dzisiejszej transmisji. Niespodzianka, bo jest 5:15 polskiego czasu, więc witam serdecznie. Kochani, ja wiem, że większość z Was nie będzie na live'ie bezpośrednio, ale po prostu postanowiłam zmienić tryb swojego życia i iść wcześniej spać, a że mamy teraz godzinę po 11 w nocy, więc bardzo, bardzo chciałam nagrać Wam taki live, który będzie też wręcz mówił o tym specjalnie, że po prostu postanowiłam zrobić troszeczkę wcześniej to i nagrywać te live'y wcześniej i zostawiać je po prostu rano, żeby od 4 już, co niektórzy stają o 4 czekają, słuchajcie, na live od 4 rana europejskiego czasu, jedni o 5 i kolejni oczywiście o 6, co niektórzy trafiają o 7, 8 i najwięcej ludzi oczywiście w ciągu dnia. Ale pomimo wszystko bardzo witam serdecznie wszystkich, którzy widzicie ten live, obojętnie o jakiej godzinie. Najważniejsze, słuchajcie, że idzie ten live, że możecie go zobaczyć, że ja go mogę nagrać i chwała Bogu za to, że mogę transmitować, prawda? Kinga Tahir, no super, już ktoś jest z nami. Niesamowite. Dużo osób też jest z różnych miejsc, różnych oczywiście krajów, więc tym bardziej witam Was wszystkich gorąco serdecznie, ktokolwiek ze mną jest. Fantastycznie, fantastycznie, po prostu wow. Tytuł, jaki chciałam napisać do końca, to pocieszanie, czy pocieszenie to misja i pasja naszego życia. Co Wy na to? Nie wiem, czy czujecie ten temat, nie wiem, czy rzeczywiście jesteście takimi osobami, które lubią sami pocieszać innych, osobami, które same lubią pocieszać innych, może tak? Albo lubicie, kiedy ktoś Was pociesza. I to tym bardziej sytuacja, kiedy potrzebujecie tego pocieszenia. Ale myślę, że każdy ma taki okres w życiu, gdzie potrzebuje pocieszenia albo widzi, że ktoś potrzebuje tego pocieszenia i robi to, prawda? To jest taki odruch serca, odruch taki wręcz empatii. Pocieszanie. Dzisiaj będzie o pocieszaniu, dlatego że ludzie potrzebują pocieszenia. Potrzebują tego non-stop. Nie tylko raz kiedyś, kiedy jest bardzo źle, tylko potrzebują pocieszenia non-stop. Zgadzacie się ze mną? Kto jest ze mną? Napiszcie, czy jest taka zgoda. Myślę, że w komentarzach możecie spokojnie pisać, nawet jeżeli oglądacie ten live nie o 5 rano, tylko później w ciągu dnia. Chcę, żebyście komunikowali, żebyście komentowali, ponieważ taka rola jest tego live'u. Po drugie, śmiało stawiajcie lajki, serduszka, jeśli czujecie, że Wam się to podoba, że temat jest na czasie, albo że to, co ja przekazuję, ma moc zmiany, jest dla Was inspiracją. Proszę Was, udostępnijcie po prostu ten live również na profilach, oprócz serduszek i lajków, ale udostępnijcie go na swoich profilach, ponieważ Wasze profile docierają do masy ludzi, do których my w ogóle nie mamy dostępu, nie mamy zasięgu na Facebooku. Mój kochany małżonek, który w trakcie tego, jak ja tutaj nadaję, on na pewno będzie już za chwileczkę udostępniał to na innych stronach, na grupach specjalnych, na grupach różnych publicznych, po prostu tam, gdzie można, gdzie jest podobna tematyka, gdzie jest tematyka rozwoju osobistego, tematyka również duchowa, na pewno możecie śmiało tego typu live udostępniać. Mało tego, wiele osób pewnie w privie potrzebuje tego, więc przekażcie ten live osobom na priv, do których czujecie, że powinniście ten temat skierować. Napiszcie dwa słowa, słuchaj, jak wiecie, że ktoś jest na przykład, potrzebuje akurat pocieszenia, jest w sytuacji być może utrapienia, może straty kogoś, albo potrzebuje po prostu tego, że ma problemy, tak? Ze zdrowiem, z różnymi sytuacjami, czy z finansami. Są różne sytuacje w życiu, wiecie sami, i raz jest z górki, raz pod górkę, ale ludzie potrzebują pocieszenia. Ludzie potrzebują słowa. Ludzie potrzebują nadziei, wiary i miłości. Amen. I Jezus Chrystus dzisiaj żyje po to również, żeby się wstawiać za nami Ojca, żeby działać, żeby mówić i poprzez nas, małych ludzi, zwykłych ludzi, czyni cuda naprawdę dla swoich dzieci, dla swoich ludzi. Ja się modlę codziennie o to, żeby tego typu live'y oglądały właściwe osoby, żeby to Bóg przyprowadzał ludzi na te live'y, żeby to oni trafiali na ten live, żeby to właśnie Bóg powodował, żeby takie osoby nie z przypadku tutaj trafiły, ale dlatego, że to właśnie Bóg przeprowadzi taką osobę tutaj. Więc kochani, a propos pocieszenia, jest naprawdę cudowne słowo obietnicy. I to są słowa Boga, nie weduty. Słowa samego Jahwe, Stwórcy Wszechrzeczy. I słuchajcie, Jezus Chrystus to potwierdza.
Więc jeżeli macie Biblię z sobą, otwórzcie od razu. Jest kilka osób, więc gratuluję tym, którzy wstali wcześniej, o prawie pół godziny i więcej, 45 minut. Kinga Tahir, Asia Dubińska, Leszek Skupień, jesteście niesamowici. Więc teraz, słuchajcie, jak otwieracie Biblię, tą Biblię otwórzcie na Starym Testamencie, na Izajasza księdze, ponieważ Księga Izajasza jest to po prostu absolutnie jedna z najlepszych w ogóle ksiąg, uważam, w Biblii, które pokazują, jak wiele proroctw powiedzianych przez Boga spełniło się w Nowym Testamencie. Jak wiele z tego, co Bóg powiedział, obiecał, wypełniło się co do joty. Kocham naprawdę Księgę Izajasza. I w ogóle a propos, prawda, wiecie, że Izajasz to jest największy prorok, jeśli nie, nie wiem czy największy może, ale jeden z największych proroków na pewno. I trudno ich oceniać, porównywać, bo tego Bóg nie robi, ale na pewno jest to nazwany w kanonie Biblii największym prorokiem. Więc Izajasza generalnie, jest to księga Izajasza jest księgą proroczą, ale też i nie tylko, jest księgą historyczną i zawiera w sobie przede wszystkim historię i słowo, które Bóg powiedział, skierował do ludzi, abyśmy żyli tym, ażebyśmy się uchwycili tego. Wiele słów jest do narodu izraelskiego, ale nie stricte do Żydów, tylko do wszystkich ludzi. Tak jak nawet Jezus powiedział, że w nim nie ma Żyda i Greka, jest Chrystus we wszystkich. Amen? Więc my nawet jesteśmy nazwani duchowymi potomkami Abrahama, czyli duchowym Izraelem. Więc kochani, w Chrystusie nie ma Żyda i Greka i wszelkie słowo, które jest powiedziane do ludzi w Biblii, jest powiedziane do nas, kochani, abyśmy żyli. Więc pocieszenie, a propos pocieszenia, jest 40 rozdział, który po prostu chciałabym Wam przeczytać, bo jest po prostu tak mocny, że ja się wzruszam za każdym razem, kiedy słyszę te słowa. Jest to naprawdę ważne, aby w kontekście przeczytać cały ten, niemalże cały ten rozdział, oczywiście całego nie będziemy czytać, ale przynajmniej najważniejszą jego część, a resztę zrobicie sami sobie w domu. 40 rozdział Księgi Izajasza. Jest to strona 785 i właśnie tutaj, nawet słuchajcie, tytuł, który później był nadany, jest dokładnie tak nazwany. Boże Słowo, pociechą dla ludzi. Co Wy na to? Boże Słowo, pociechą dla ludzi. Zobaczcie, jest napisane tak. Pocieszajcie mój lud. Mówi Wasz Bóg. Amen. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Wiecie dlaczego podwójną karę? Dlaczego jednak do tego doszło? Bo Pan Jezus Chrystus przyszedł i zapłacił cenę, która jest podwójną ceną. On umarł drugą śmiercią nawet, słuchajcie. Ta, która oddzieliła go od Ojca. To był szok. I dlatego to jest podwójne, to chodzi o, to jest proroctwo dokładnie, że się wypełniło, że Jezus Chrystus przyjął na siebie spłacić dług ludzi wobec prawa. Za każdy grzech, pamiętajcie, jest śmierć. Za każdy. Nie ma mniejszego, większego grzechu. Za każdy śmierć jest grzech. Więc to jest o tym mowa. Dalej. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona. A każda góra, pagórek obniżone, czyli innymi słowy, niech się wyrówna ta płaszczyzna, ażeby Pan mógł nią przejść. Rozumiecie, o co chodzi? To jest niesamowite, zaraz Wam o tym powiem więcej. Każda dolina niech, to już było, dobrze. Dalej, a strome zbocza niech się staną doliną, czyli wyrównać. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało razem, gdyż usta Pana to powiedziały. Zobaczcie, jakie to jest pocieszenie, że nastąpi wreszcie po prostu przyjście Pana nastąpi. To jest pewne, że żebyśmy pocieszali siebie nawzajem, bo to powiedział sam Bóg, prawda? Że mamy przygotować Panu drogę, bo On idzie. To jest po prostu niesamowite. I to jest pocieszenie, że słuchajcie, tutaj jeszcze nie wszystko zaraz powiem dalej, ale to jest wielkie pocieszenie dla ludzi, którzy kochają Boga z całego serca, którzy po prostu czekają na Niego, na Jego powrót, tak? Drugi raz nawet na Jezusa Chrystusa czekamy teraz. On już niedługo powróci. To już jest fakt. I to jest po prostu życie tym, to jest po prostu, to jest pewne. To jest coś więcej niż powiedzieli to ludzie, coś
nie wiem, jasnowidzę. Bóg to powiedział, to się wypełni na 100%. Ale to nie wszystko. Słuchajcie dalej. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? I zwiastować to jest taki staropolski język. Głoś, tak? Rozgłaszaj. Mów o tym, mów o tym. Rozgłaszaj to wszędzie wobec. Zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? I odpowiedź, to wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą, trawa usycha i kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Amen, amen. 9. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści. Syjonie, podnieś mocno swój głos. Zwiastunie dobrej wieści. Jeruzalem, podnieś, nie bój się. Szok, ja to czuję w całym sercu. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. Jego ramię włada, czyli rządzi. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, czyli wykupił, są z Nim. A ci, których wypracował, czyli jakby wstawił się za nimi i po prostu za nich wykonał pewną pracę, są z Nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę. Do swojego naręcza zbierze jagnięta, czyli owce, tak, zbierze do swojego naręcza. I na swoim łonie będzie je nosił. A kotne, czyli te, które spodziewają się małych, będzie prowadził ostrożnie. Szok, słuchajcie. To jest Boże Słowo pocieszenia dla każdego człowieka. I to jest mowa o tym, że każdy z nas właśnie, słuchajcie, powinien żyć właśnie tym, że jest Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, mocny, wszechmocny, ten, którego ramię włada, rządzi. Po prostu, słuchajcie, On przyszedł raz na świadectwo dla narodów, On przyjdzie teraz drugi raz, że w Nim jesteśmy uratowani, że w Nim jesteśmy zbawieni, że On nas wykupił, że On się za nami wstawia. Mało tego, że mamy torować drogę i pocieszać ludzi i głosić, rozgłaszać o tym, co się tak naprawdę dzieje. Mamy prostować Jemu drogę. To jest, wiecie co, to jest napisane... Wejdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Tak? Czytaliśmy w 9 wersecie. Mam nadzieję, że macie Biblię otwarte. Tak? Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Kto pociesza, jeśli nie ten, który głosi dobrą wieść? Prawdziwą i dobrą wieść. Amen? Ale kto to jest Jeruzalem? Kto to jest Syjon? W Biblii, otóż to, kochani, Syjon, Jeruzalem, to jest dosłownie Kościół Boży, ciało Chrystusa Jezusa, naród Boży od Izraela jeszcze nawet wcześniej, od Abrahama, od Adama i Ewy, potem Noe, prawda? Nie zapominajmy o tym, że od Adama i Ewy ludzie czekają zmartwychwstania. Więc to jest niesamowite. Jeruzalem, Syjon pociesza ludzi na świecie. Prawdziwie dzieci Boże, które kochają Boga, wierzą w Słowo Bożemu. One co robią? Pocieszają innych tym, że Jezus Chrystus powróci z mocą, mocnym ramieniem władcy, jako pasterz, który swoje owce trzyma w trzodzie, który się o nich, on za nimi się wstawił, ich wykupił. Słuchajcie, to jest niesamowite. Czy to nie jest pocieszenie? Słuchajcie, wielu ludzi nie rozumie i żyje po prostu w takim marazmie, że Jezus Chrystus gdzieś jest w niebie, Bóg też, oni też na tym ziemskim padole, nie ma to nic wspólnego, słuchajcie, nie znają proroctw, nie mają pojęcia, że nawet to, co tutaj czytamy w 40 rozdziale Izajasza, że to jest obietnica, że to jest proroctwo, że to się wypełni. Wypełniło się raz i wypełni się drugi raz. I że Jezus jest z nimi blisko. Jest z tymi, którzy właśnie są z Nim. I Kościół Boży ma mało tego, że być z Nim, czyli ludzie Boży mają być z Nim jedno, tak jak mówiliśmy o tym, przez Ducha Bożego, ale mają pocieszać ludzi, mają pocieszać innych. Słowo Boże jest pociechą dla innych, rozumiecie to?
Jeśli zrozumiecie chociaż 1%, to będzie halleluja po prostu. Chwała Jahwe. O to chodzi. A propos, Słowo Boże, dlaczego my to na live'ach nawet robimy? Dlaczego z taką pasją i miłością? Bo my mamy świadomość, że to, co tu jest napisane, 40 rozdział Izajasza, jest dla każdego, kto chociaż w jakimś małym stopniu poznał Boga, jaki On jest kochany, jaki On jest dobry, jaki Jezus Chrystus jest cudowny, że za nas się wstawił, zapłacił podwójną cenę, że raz przyszedł, aby się poznać, dać się poznać ludziom i żeby Ojca objawić. I drugi raz przyjdzie, już niedługo, żeby uratować nas wszystkich. Posłuchajcie, z tego ziemskiego padołu też będziemy wzięci i będziemy uratowani. Przyjdzie taki dzień i wiecie sami, że przyjdzie dzień sądny, jest napisane. Więc pocieszajmy ludzi słowem prawdy, nie bajkami, nie jakimiś filozofiami. Wiecie, ludzie po prostu uwielbiają dyskusję. To jest Biblia, to jest Słowo Boże i taki amen, to się stanie. Zresztą Jezus mówił o tym, że drugi raz powróci, prawda? Idzie przygotować nam mieszkanie, a kiedy przygotuje, to wróci po nas. Amen? On jest tym pasterzem, On jest tym wyzwolicielem, On jest tym Zbawicielem i to jest Ten, który jest dzisiaj z tymi ludźmi, którzy są właśnie, przestrzegają Jego przykazań, mają Jego wiarę, mają z Nim kontakt. I to te osoby, wręcz te osoby, idą na takie światełka. Tam, gdzie są, w pracy, w domu, gdziekolwiek idą, one po prostu głoszą. Głoszą, tak jak tu jest napisane, co mam zwiastować? Zwiastuj, że wszelki człowiek, słuchajcie, to trawa polna, dziś jest, jutro go może nie być. Wystarczy, że po prostu śmierć zajrzy w oczy i koniec. Ale Słowo Boże jest wieczne. Jezus Chrystus jest wieczny. I ci, którzy mają Jezusa, mają życie wieczne. Oni żyją na zawsze. Oni żyją po zmartwychwstaniu. Na zawsze. Nieskończenie. Nie wiem, czy wiecie, ale Apokalipsa mówi wyraźnie, że nowa ziemia, najpierw oczywiście nowe niebo, nowa ziemia, czyli to, co przeminie po przyjściu Chrystusa, to, co nas czeka wiecznie, to jest opisane. To nie jest jakaś bajka, jakieś wiadomo co. Jest napisane, oczywiście doznania, jakich będziemy przeżywać w obecności, jakie jest napisane z samym Jezusem Chrystusem, z Bogiem na nowej ziemi, gdzie nie będzie grzechu, nie będzie zła, nie będzie cierpienia, nie będzie przekleństw, nie będzie marazmów takich właśnie typowo szatańskich, demonicznych, nie będzie pożądliwości, nie będzie grzechu, tego całego brudu, tego świata. Wyobraźcie sobie sytuację? To już jest po prostu raj na ziemi będzie, to jest pewne. Ale będzie coś jeszcze więcej. Jest napisane, że to, co nie wstąpiło do serca ludzkiego, to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to czeka tych, którzy miłują Boga. Co wy na to? I to jest to, czym powinniśmy pocieszać ludzi. Bo dzisiaj jest jeszcze walka z szatanem na tej ziemi. Dzisiaj jeszcze nawet diabeł chodzi, jest napisane jak lew ryczący, żeby pożyć nawet i pożyć, czyli jakby zniszczyć, unicestwić, zabić i wybranych Bożych. Ale hello, uchwyćmy się słowa Pana, uchwyćmy się tego słowa pocieszenia i wiedzmy, że to wszystko jest niczym, bo to są tylko jego próby wygrania bitw. A i tak wojna jest wygrana w Jezusie Chrystusie. Także On ma swój koniec. I pewny jest koniec grzechu i nawet śmierć. Śmierci nie będzie. Więc słuchajcie, mamy pewność i to nie jest mit, nie jest bajka, nie są legendy. To, co powiedział Jezus, jest autentycznie. To się wszystko sprawdziło. Dotychczas to, co jest w proroctwach, to, co jest w Słowie Bożym, wypełniało się w 100%. W 100%. To nie jest częściowe wypełnienie. To jest w 100%. Bo to nie jest słowo ludzkie. I tak jak było, słuchajcie, ateiści nie wierzyli w to wszystko. Mówili, Biblia, podrobiona księga, to, a tamto. Wielu ateistów do pewnego czasu, kiedy księgi Qumran, księgi biblijne zostały ponownie odkryte, przypadkowo, nie znaleziono ich po prostu, Bóg to po prostu spowodował i zostało potwierdzone, że Biblia jest wiarygodna, jest autorytatywna i to nie jest styk bzdur, ale ani legend, ani mitów, tylko jest to Słowo Boże, które miało przetrwać takie próby i przetrwało. Do tego wszystkiego widać wyraźnie w Nowym Testamencie wszystko ze Starego się wypełniło. Setki proroctw w szczegółach opisane wcześniej, kilkaset lat wcześniej, kilka tysięcy lat wcześniej wypełniły się w Nowym Testamencie. Co to znaczy? To znaczy, że jak Bóg powie tak i tak, to tak się stanie.
jeżeli nawet ktoś w to nie wierzy. A post factum uwierzyć, to już nie jest wiara, to już jest przyjęcie po prostu faktu za fakt. Więc kochani, dzisiejsze słowo, żebyśmy zrozumieli, kwintesencja. Boże Słowo jest pociechą dla ludzi. Dlatego my robimy te live'y. Dlatego wiemy, że to zmienia ich życie. Ile ludzi pisze, słuchajcie, jak dzisiaj przed chwilą Gennady czytał dla dzieci do nas i dla nas słowo jednej z osób, nie chcę wymieniać nazwiska, bo nie wiem, czy sobie życzy, jak ona nam napisała, to po prostu takie wzruszenie i tylko chwała Ci Bogu. Słuchajcie, chwała Ci Boże. Taką historię, słuchajcie, jak to dotyka ludzi, jak to zmienia ludzkie życie. To, co robimy, nawet to, że przekazujemy proste Słowo Boże, które nawet prostaczkowie mogą zrozumieć, dzieci rozumieją, to jest siła, to jest pocieszenie. Ludzie po prostu chwytają się tego przez wiarę i ich życie się zmienia. Bo Jezus działa. Jezus jest z nami. I jest z tymi, którzy właśnie opierają się, że wierzą w Jego Słowo i czynią Go swoim Panem, czynią Go swoim Zbawicielem i po prostu pozwalają Mu działać. I dzieją się cuda. Amen. W tym nie ma nic szczególnego, słuchajcie, tak naprawdę, ponieważ to jest obiecane. To trzeba tylko przyjąć. Asia Dubicka, moje życie się zmienia. No i kochana jesteś. Słuchajcie, tak naprawdę, więc ja Wam powiem tak, jak będziecie poznawać Biblię krok po kroku, księga nawet za księgą, powoli, krok po kroku, bo ona jest gruba, tak? Ona jest gruba. Ale mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. W ciągu roku, dwóch przechodzi taka transformacja, że jak wracasz pamięcią do siebie sprzed roku albo dwóch, to nie poznajesz po prostu, jak mogłaś kiedyś żyć inaczej. To jest coś takiego. Jak mogłam tak żyć kiedyś? Jak mogłam tak myśleć? Szok! To jest zupełnie totalna transformacja na trzech płaszczyznach. Duchowa, umysłowa, fizyczna. Na trzech płaszczyznach. I materialna, bo to, co fizyczne, to jest też i materialne wokół. Bóg błogosławi wszystko, jeśli jest się Jemu wiernym. Amen? Na dzisiaj to wszystko. Przeczytajcie sobie cały rozdział Izajasza 40. On jest cudowny. Przeczytajcie go sobie na spokojnie, z rodziną. Pomódlcie się do Boga, razem najlepiej, po prostu prostymi słowami, abyście uchwycili się tego słowa pociechy, że Słowo Boże jest wieczne. Wszystko przeminie i my wszyscy poumieramy. Ale powiem Wam jedną rzecz. Kto ma Słowo Boże w sobie, czyli pamiętajcie, Jezus jest Słowem Bożym. Mówiliśmy o tym na wczoraj, czy przeczytałem na live'ach. Kto ma Syna, ma żywot. Pocieszenie, najważniejszy sens w życiu. Najważniejszy sen w życiu. Najważniejsze pocieszenie, że On powraca już niedługo. Z greckiego to jest Maranata. Jezus, nasz Pan, powraca. Już niedługo powróci na ziemię po nas. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście z nami. Jeszcze raz chciałabym gwoli wyjaśnienia przeprosić tych, którzy czekali, chcieliby, żeby byli o 6. Natomiast błogosławieni bądźcie wszyscy, absolutnie, o którejkolwiek godzinie to oglądacie. To jest też dla Was, to jest dla każdego, dla Waszych przyjaciół, znajomych, rodziny. Przekażcie to dalej. Ja wierzę, że tyle udostępnień, które robicie ostatnio, to jest niesamowite, co się dzieje. Dziękuję wszystkim, którzy udostępniacie, ponieważ takim drobnym gestem powodujecie, że tysiące ludzi to może oglądać. Dzięki temu ludzie naprawdę dostają pocieszenia, konkretnej wskazówki, porad, zmian. I o to tak naprawdę chodzi, żeby Bóg w Was działał. Żebyście Wy doznawali błogosławieństwa, uwolnienia, uzdrowienia, zmian. Żeby wszyscy, absolutnie wszyscy, jak najwięcej ludzi, takich właśnie prawdziwych, kochających ludzi, którzy kochają Boga, niosło to dalej. Po prostu. Niosło to dalej. Tak jak dzisiaj czytaliśmy. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Całuję Was z całego serca. Bądźcie błogosławieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I do następnego. Już dzisiaj o 21:00 mamy live razem z Gennadijem. I jutro postaram się zrobić wcześniej też live jeszcze. Może nawet o 4:00 rano, może o 5:00. Ale nie czekajcie. Kto chce, to może oczywiście jak wstajecie. I tak znajdziecie ten live oczywiście u siebie w informacjach, powiadomieniach i na pewno będziecie mogli go odtworzyć o 6, 7, o której chcecie. Ok? Całuję Was bardzo. Pozdrawiam Was, moi drodzy, i bądźcie błogosławieni. Pa, pa!